Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, moi drodzy. W najnowszej gierce, Tales of the Black Dead. Odpalam giereczkę, a tutaj przed ustawieniami, przed jakimkolwiek menu, mamy już na początku wybór, jak chcemy grać. Historycznie, czyli że oryginalnie, z możliwością umarcia i to tam, stamto, nie? Przetrwania i tak dalej. A tutaj, że story, czyli poziom łatwy, taki mega, tylko żeby się bawić z fabułką. Myślę, że weźmiemy normalny, tak. No. Gierka, o której szczerze powiedziawszy za dużo nie wiem. Moi drodzy, za dużo o niej nie wiem. Ponieważ została mi tylko polecona. Żebym zobaczył, bez większego rozpisywania. Ja też nie wchodziłem. Ma być to też nieliniowa gierka, tak? Czyli, że narzucone przez twórców i idziesz prosto i kij w ciebie, nie? Tylko mamy jakiś udział w historii, tak? Angielski oczywiście, Black Content, zacznijmy. Dlatego zgodziłem się bez problemu. Hang back on to... Aha, czekajcie, bo to nie jest takie, jak ja myślałem. Tutaj wybieramy już... kim będziemy ten? Grali, o kurde! Dobra. Dobra, czyli to są ucieknięcy. Francja. Ciekawe, bo w takim razie... Pytanie, jak długa jest historia jedna? Bo ciekawi mnie w takim razie, czy powiedzmy Francja, Anglia, czy Włochy różnią się. Już mnie Francja zachęca. Francja mnie zachęca, powiem wam. No i Anglia. Tu Army Desert. Czyli tu będzie między dwoma tymi. Dobra, polecimy najpierw tą Francję z tą dupeczką. Jako jej protektor. O nie, chapter lock. O nie, czyli my musimy przejść jakiś chapter, żeby odblokować. A cię kurczę mam. Czyli co, tutaj Włochy. A mogę Anglią? Czy nie mogę Anglią? Nie mogę. No dobrze, czyli musimy przejść najpierw Włochy. Powinienem odpalić tutorial, ale kto by się bawił w tutoriale, co nie? Taskani, 1347 rok. A zdałem, prawda? Rybacy nie mieli ciekawego już żywotu na starcie. Help us! No, I don't help you! Jakie śmieszne te.
Trochę przypomina mi to tego. Sir Brante. To świetna gierka. Nie wiem, czemu to było Black Rose, było podświetlone, czy to będzie ważne? Takie pogrubione, ciekawe. Mamy swoją psychę, zdrowie, rozumiem. Każdy wybór jakoś wpływa na to oczywiście. No dosłownie, jakby Sir Brante. Aha, czyli z ciotką żyjemy, tak? Czyli to co, wujek właśnie był jednym z tych rybaków? Jak u niego śmierdzi rybami? Baldazar, ale mamy potężne imię! Jestem Baldazar! Oj tam, będzie... Ciotka, uspokój się, my tam będziemy jeszcze wyglądać na zajebistego. Ciotka źle na nas wpływa. Ulele. A powiedzmy może jej o swoim... Bo jeszcze nie wiemy, jaka ta ciotka będzie. Czy będzie dobra, czy nie będzie dobra. No jeżeli ciotka nami się zaopiekowała, no to chyba dobra, nie? O, to już się modlę, aha. Sama się modlę, już się nie lubię, dobra. Się popsuł. Wrona się popsuła. A co ja muszę to ruszyć? A...
Jest to tutorial Raven. Aha, okej. Ciekawe. Muzyczka nam się wyłączyła. Zdrowie mi ukradli! Ojany, pociął se rączka. Pardon. Return to the task. No wzięli mi już zdrowie na starcie, ukradli. Jak tak można? I muzyczko, Klementynko, przygrywaj. No dobrze, wiem o tym, że robię ten. A może ja nie chcę? Znowu mi zdrowie spada! No nie wierzę, ale jeszcze wchodzi żarcie i nie wiem co to ja. Ha. Dzięki, że jestem chory, okej? Dzięki. Przecież sam mnie do tego zmusiłeś. Sam mnie zmusił do tego. Czy jej pokazać swoje te weźmy pokażmy. Och, o Jezus Maria, no. Ucięłem się, to się ucięłem. Napraw mnie. No jak to no on mówił, że nie było głęboko. A ty mówisz, że jest naprawdę głęboko. Napraw mnie! No właśnie, nie wiem! No brakuje mi tej muzyki, niech gra Klementynka, bo fajnie grała. Nawet niech się zapętla, żeby było coś w tle. No byłoby inne, wiadomo, jakby wujek żył. O, naprawiła mi rękę. Ale życia mi nie przywróciło. Offer to say, wychodzimy czy zostajemy? Wychodzimy czy zostajemy? Wychodzimy czy zostajemy? Wychodzimy czy zostajemy? O, dobra.
Zastanawiam się, o co chodzi z tymi podkreślonymi słówkami. No dobrze, wujaszek sobie wybrał to miejsce. O, to ci zrobił okno, wybudował specjalnie na pola, byś go obserwowała, ta? Czy nie chędoży jakiś tam, kurcze, sąsiadeczki? No wiem, nostalgia, nostalgia. Zjedz wszystko! O, trochę zdrowia mi powróciło. Zjedz wszystko, to twój ostatni posiłek w życiu. Dobra, 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 wiemy, no, fajnie. No nie, no muzyki mi brakuje, no strasznie muzyki mi brakuje, nie? Jeżeli to ma być taka cicha gra, to ja chyba podziękuję, bo to jest bez sensu. Albo po prostu przegram ją, sam ją przeklikam, nie? Bo cicho. Strasznie cicho. Bo w Silberante to przynajmniej muzyka co jakiś czas grała. What's in the morning? Tutaj mamy 20 minut nagrania i jest cisza. O, cioci smutno. No nie, to rozmyśla kurwa o zmarłej tej. O, mam muzykę, jej. No dosłownie jak w Sirbrante mamy, nie? Zdjęcie klikadełka. Tam się zmieniały te zdjęcia często. Co to jest? Co oni jej robią? To jakiś hentai! Matko Boska, hentai! Yeah.
Nie, no weź, co my będziemy, kurde, świni pomagali bez przesady. Jeszcze by nam świnia coś zrobiła. Jeśli tutaj, kurde, gadają kruki, to może świnia też potrafi gadać i byłaby też gadająca świnia. Psycha mi zjechała. Czemu masz rzucać wy znowu? Niech se lata, no. Się przejmuję, kurde, tam. Ja pierdolę, kot mi kliknął, nie przeczytałem. Zasrane koty. Ja nie chcę kraść. Halo? Co to jest w ogóle ta ikonka? Wolę na razie chyba nie ten, no ale dobra. Steel Cook? Nie no, nie będziemy kraść, tak myślę. O ty kurwa! O ty mendo zasrana! Trzeba było ukraść jednak. Ja mu dam, nie już coś piękną kobietą. A ja dostałem to od pięknej kobiety. Thank you.
Dobra, nara! Nara, Raven! Noro! Noro! Oj, się rozgadam. Jak to nie jesteście gotowi? Co? A może oni są zarażeni tą czarną śmiercią? No, chyba o to chodzi. Kurczę, no i właśnie, teraz zostaniemy z rodzicami, czy idziemy do miasta po pomoc, tylko za co my zrobimy tą pomoc? Kim jest problem? Kto nam pomoże? A znowu jak się zarazimy? Kurde felka. Ciężki wybór, bo to może być zaraźliwe, jeżeli matka też to dostała, więc że pójdziemy do miasta po pomoc. Podejrzewam, że jak wrócimy, oni nie będą żyli tyle. Ale ta muzyka nie jest taka fajna. Ta klementynka była lepsza. Ja bym poszedł do księdza. Ksiądz powinien być darmowy. A doktor znowu wiecie. Się modlić bez przesady. Chyba, że sprawdzimy, czy tutaj są bogowie, co? Tak jak było w tym. No, uciekło mi słowo. Czy jest tutaj element fikcyjny? O tak, mocno fikcyjny. Sprawdźmy. Thank you.
Lorenzo. Dawaj go! Skubany. Co, pewnie mnie skaleczy. No właśnie. Właśnie, i tak jak mówiłem, oni pewnie żyją. Dokładnie. Nie no, trzeba spalić, trzeba spalić. Trzeba spalić takie domy. Brudny jestem jeszcze teraz, no. O kurwa, zaraziłem się. O kurwa, zaraziłem się. Jestem chory, jestem brudny, jestem ranny, nie mam życia i psycha mam wysoko. Najważniejsza psychika, pamiętajcie. Zginę! No!
dobra, moje mordeczki. Czyli to będzie... pełno śmierci, będzie pełno śmierci, coś czuję, trzeba będzie robić różne wybory, więc może być spoko? Tylko brakuje mi takiego soundtracka prawilnego. Niestety, bo to co nam przygrywa to jest takie trochę... Więc dobra, no zobaczymy, jeszcze jeden odcineczek nagram z tego. A na razie co? Trzymajcie się, piąteczka.